Czekaj chwilę, jeszcze sznurek odepnę. Ja pierdykam. Dobra, można działać. O, coś takiego. Nie, później podasz kanał, to sobie zobaczę, nie? Masakra, glina jest tutaj, ja pierdyka. Leży twardo. Według geologa nośne grunty. Twardo, nie? Korzenie, ja pierdyka. Na tej wysokości tak jest, czy... No, coś takiego. Troszeczkę do dołu. To jest poziom dobry. Tu jest dobrze. Do tego pozbierać i drobnice trzeba podgarniać pod łyżkę. No zbierze, ale mówię, żywo, takie drobnice, żeby tu nie ha... Ej. To żeby podgarnąć, żeby wiesz, nie, bo tu pod skosem jak złapię, to znowu gdzieś tam skarpę odepnę. Będziemy, ale najpierw tutaj. Bo teraz skąd byś sięgnął? Z Załawic byś sięgnął? Nie sięgnę na pełnym, bo glina jest, nie zerwę tego, nie? Będzie mnie ściągało do środka, nie? Oj, tam zera wciągało. Chyba, że ale... kawałek zrobimy, słuchaj. Zrobimy... Nie, słuchaj, to wykopiemy tutaj tak jak stoisz, no to dotąd gdzieś, plus minus. Albo to, nie wiem, ruszymy 1,5 metra i pójdziemy do tej i później już za ławy sięgnę, nie? To musielibyśmy tu sznurki rozpinać. Ale mówię ci, to możemy wykopać gdzieś dotąd, tak żebyś mógł stanąć. Także już rozpinamy tam sznurek, weź no jeszcze to powybierać drobnej. A co, czy samą łopatą my mają? Nie, no niech łyżkę zabierze. Tylko przy... Czekaj, wybierz, wybierz tu jeszcze to. To drobne. O. Za bardzo, cofnij. No i dobra, a później będziemy dalej kopać, to zabierze to. Chodź. No nie wiedział. Plany. A nie, plany tam są, co ja. Gamo nie jestem. Nigdzie się nie opierasz, sznurek? Nie. Skąd gotą teraz? Już, już teraz. To 3 minus 75 28 od osi 28 i on byśmy jechali aż do osi E, a my nie mamy E. Dobra, to zaraz wyznaczymy, ale 28 i 180 to wezmę 2,5, 2,8. Nie, no weź, trzymaj tu. Ja wysłyszę tutaj, daję tu jeszcze na sam początku, żeby widać gdzie zaczynać. Dobra, i dalej jeszcze.
No to bliżej, żeby tak poznaczyć w paru miejscach, żeby zaraz przejadę sprejem. Jest? Zaraz odmierzymy odległość. Dobra, i odległość zmierzymy jeszcze. 603 do osi plus 75, 680. 680. Trzymaj od sznurka. Ale zaznaczę jeszcze dychę więcej. Tu jeszcze. Dobra. Czapkę wziął, oglądalność taka i tutaj startuje. Będzie ten. Odezwią się koledzy. Assalamu alaikum. Tutaj spraya zaraz braknie. Możemy kopać. I skręcamy znowu. Tylko wiesz co? Okop z 1,5 metra, tak żeby tu pojechać. Czyli sobie tam, no nie wiem, dotąd. Tak się zastanawiam, kurde, czy nie, ale nie, no nie się jęka z tego. Nie, ale mówię, no wykop 1,5 metra, żebyś tu mógł stanąć, z tym dojedziemy i... Nie, myślę, że szybciej. Chudziaka to jest... Ty, wygląda jak ten, jak on tak urywa, jak jakieś ciasto takie. No daj, idź może pnij te sztygle. O, 30 cm do zabijania, do desek. Później jak on będzie kończył, wrzucimy mu na widły, czy tam na łyżkę, przywiezie nam deski, nie będziemy nosić. A tych sztygli natnij ze setki. Tylko szeroką dechę pnij na 3, tam żeby miały, wiesz, 7, 8, 7 cm max. 30 długo i zaostrz na obydwie te. Na obydwie, z obydwu stron. Tak, kiepsze. Jest dobrze. Wiesz co, to lekko zbierz tutaj. Leciutko tak. Tu jest idealnie. Chyba krzywo stoisz. O. Ale poziom, o. Poczekaj, poczekaj. Opuść łapy. O. I tam teraz ten poczekaj. No i teraz do góry łapy. No i dawaj. Kopiemy dotąd, tak jak równo z tym. Ale mnie kurwa. Ja pierdyka moje plery. A musimy wybrać, nie ma chuja. Zaczep od przodu wszystko. Musimy wybierać całą glebę, bo się okazało, że ta glina śmierdzi, trochę korzeni było za dużo, jakieś szambo stało. Później by w domu mogło śmierdzić, także po całości wybieramy. Łatwiej się będzie poruszać, chodzić. Git.